Ho, ho, ho! Witajcie na moim kanale. Dzisiaj filmik świąteczny. Będziemy przedstawiać prezenty zarówno dla niej, jak i dla niego. Myślę, że nie warto tutaj przedłużać, po prostu przejdźmy do sedna. Zapraszam. Pierwszym prezentem, myślę, że dla niej, może być turban termalny, który pochodzi z firmy Herspa. Wszystkie linki będziecie mieć na dole, więc możecie zerknąć sobie w opis. Jest to prezent dla włosomaniaków, może być zarówno dla niej, jak i dla niego, bo różne są potrzeby ludzi. Natomiast polecam Wam ten turban dlatego, ponieważ jest on po pierwsze wielokrotnego użytku, po drugie ja go używałam przez ostatni rok i jestem bardzo zadowolona. Tutaj mam nowe opakowanko na prezent. Właśnie ja go podaruję mojej przyjaciółce, więc już jest zapakowany. I co chciałam Wam powiedzieć? No, dla włosomaniaków idealny prezent, można dodać na przykład jakieś odżywki, olejki do tego turbanu i myślę, że taki box, takie spa będzie świetnym prezentem. Warto dodać, że w okresie świąt oraz zimy mamy tak, że mamy te wieczory dłuższe i jest więcej czasu na to, żeby o siebie zadbać. Też więcej nam się chce dbać wieczorami. Ja przynajmniej tak mam latem, jednak wolę gdzieś wyjść, bo dużo jest jasno, a tutaj to spa naprawdę idealnie sprawuje się właśnie w okresie zimowym. Także polecam zrobić takie zestawy włosowe, boksy. No i tą firmę też bardzo lubię, także zerknijcie w opis i następne prezenty pokazuję. Wychodzę z założenia, że prezenty świąteczne czasami lepiej dostać jeden, a porządny. I w moim przypadku zazwyczaj tak jest, że ja wolę nawet dostać mniej, ale jeden, ale taki bardzo fajny. I tutaj mam Wam do pokazania nowe opakowania, bo teraz Natural Mojo wypuściło takie boksy herbatkowe. Myślę, że dla fanów herbaty to był naprawdę taki zapakowany prezent. Też można, słuchajcie, przewiązać, tylko kokardą już mamy w sumie gotowy. Będzie naprawdę świetnym pomysłem. Już Wam pokazuję środek, jak to wygląda. Tutaj macie zestaw trzech herbat i kubek, taki, który nie przepuszcza tych, wiecie, fusów, można powiedzieć, ponieważ tu macie sypane herbatki po prostu z takim filtrem jakby. I myślę, że taki zestaw naprawdę spodoba się każdemu, czy to facet, czy kobieta, fan po prostu herbat. Ja z Natural Mojo polecam Wam nie tylko herbaty, wiecie o tym, że i odżywki, takie zestawy różne można sobie tam skomponować, bądź kupić po prostu gotowce. Przypominam Wam o rabacie, minus 25% na hasło czarodziejka, zawsze macie to w opisie, także sobie zerknijcie, ale mówię, ten zestaw mnie po prostu, o, nie chcę, żeby to mi spadło, zauroczył po prostu swoją estetyką i tym, że fajnie to wygląda po prostu, no. I te produkty są świetne jakościowo, ale o tym jakby nie muszę już wspominać po raz drugi, bo za każdym razem, kiedy Wam przedstawiam te produkty, to jestem nimi zachwycona. Po grudniu przychodzi styczeń, więc ludzie uwielbiają w nowym roku planować. Nowa ja, zmiany. Przyda się planer. Chciałam Wam polecić planery z firmy Powidoki. Zobaczcie, jak one przepięknie wyglądają, jakie one są śliczne. Nie dość, że są one zapakowane w takie gustowne kartoniki, które już możecie wykorzystać jako prezent, przywiązać na przykład kokardą i to już jest prezent sam sobie lub jako dodatek do prezentu, to te planery po prostu są świetnie wykonane. Solidnie, twarda okładka, świetnie zorganizowany planer, przemyślany i przepiękne cytaty na każdy dzień oraz podsumowanie każdego dnia jest w ten sposób, że jest napisane: to był dobry dzień, ponieważ, i możecie sobie każdy dzień podsumować. Rewelacja, naprawdę. Jestem mega zadowolona i jeden powędruje dla mnie, a jeden na prezent, więc super, naprawdę. Świetna sprawa. Jeżeli ktoś lubi planować i wiecie o tym, to koniecznie coś takiego można sprawić. Zarówno kobietom, jak i mężczyznom. Myślę, że tam może znajdą się jakieś wzory dla facetów, a jak nie, to jak najbardziej dla babki.
polecam. Ja nie wiem, czy zauważyłyście, ale te prezenty, które Wam pokazuję, są propozycjami takimi rocznymi, podsumowującymi, ponieważ ja w ciągu roku pokazywałam Wam już te firmy, zachwalałam je i teraz po prostu chcę polecić Wam to, co najlepsze. Tutaj są takie boksy, teraz właśnie trzymam boks z Recibo, kosmetyki fenomenalne, nie trzeba się na ich temat jakoś szczególnie rozwodzić, natomiast no, polecam Wam zestawy. Na przykład tu jest taki zestaw, jeden się nazywa Miłość, drugi Przyjaźń, i macie zazwyczaj tutaj po trzy kosmetyki. To są naprawdę bardzo ładnie przygotowane zestawy i estetycznie, także macie już gotowce, nie musicie się wiele wysilać, ale również produkty, które tu się znajdują, są świetnej jakości, chyba właśnie o to chodzi, także polecam produkty z Recibo i szczególnie tak zapakowane, bo wtedy macie ułatwioną sprawę. Nie wiem, czy zauważyłyście, ale wszystkie prezenty, które do tej pory Wam pokazałam, są polskich marek, więc bardzo się cieszę, że polskie marki mogę wspierać. I kolejna polska marka to firma Yop. Też mają takie, zobaczcie, prezentowe zestawy. Jeden z moich po prostu ukochanych zapachów, wanilia, cynamon, polecam Wam. To jest balsam i żel pod prysznic, a właściwie to jest mydło w płynie, ale ja go używam jako żelu pod prysznic, tak pięknie i fenomenalnie pachnie. Także taki zestaw. W swojej kolekcji posiadają również kremy do rąk, które też były moimi ulubieńcami w ciągu roku. Też Wam polecam, też pięknie zapakowane. To wszystko już jakby samo w sobie z prezentem, nawet kiedy go nie odpakujecie, bo te opakowania przyciągają wzrok. Ja na to na przykład zwracam uwagę, myślę, że ludzie ogólnie lubią estetyczne rzeczy, więc zobaczcie, taki zestawik. Czyż on nie jest cudowny? Sorry, że patrzę w podgląd, ale sobie patrzę, czy to wszystko się nagrywa, żeby było pewność. I jeszcze, słuchajcie, chciałam Wam pokazać nowość z Yop, świeca. Myślę, że zestaw kosmetyczno-świecowy też to jest dobre rozwiązanie. Ona po pierwsze wygląda fenomenalnie, pudełko jest super, ale zobaczcie środek, no rewelacja. I ten obrazek, no wow, i powiem Wam, zapach jest mega intensywny, myślę, że to może być konkurencja do świec Janki. Naprawdę pięknie to wygląda, jestem mega zadowolona, bo tą świecę właśnie dla siebie mam. Także to jest prezent dla mnie, ale polecam Wam oczywiście robić prezenty dla innych, ale nie tylko dla siebie, także Yop. Okej, teraz jeżeli chodzi o prezent zarówno dla niej, jak i dla niego, to polecam Wam fotoksiążki i fotoalbumy ze strony Printu. Naprawdę powiem Wam, że jak przyszły one do mnie, to zachwyciłam się jakością. Naprawdę bardzo trudno jest trafić na firmę, która zaoferuje jakby opisem to, co spełni w rzeczywistości. Jestem zachwycona, naprawdę jakość tego wykonania fotoalbumów i zarówno fotoalbumów, jak i fotoksiążek powaliła mnie na łopatki, także w ciemno możecie zamawiać, powoływać się na mnie, naprawdę. Zamówiłam te fotoalbumy, bo mam tutaj dwie fotoksiążki właściwie, dwie fotoksiążki i fotoalbum dla swojej przyjaciółki na prezenty i już Wam pokazuję. To jest na przykład fotoksiążka. Zobaczcie, jaka piękna. Ze ślubu, ich pamiątka. O. I tu mam tak, jeden to jest fotoalbum właśnie dla mojej przyjaciółki z wakacji, z Chorwacji. Możecie wybrać sobie, słuchajcie, rozmiar takich fotoalbumów, fotoksiążek, fakturę tutaj, jeżeli chodzi na przykład o połysk, bądź bardziej kropowatą powierzchnię, układ stron, co jeszcze miałam powiedzieć, rozmiar, układ stron, wielkość, wszystko, wiecie, możecie dopasować do swoich potrzeb. I zobaczcie, jaka jakość zdjęć. Się wszystko mi odbija. O, piękne, piękne, świetny pomysł w dobie komputerowej, gdzie wszystko, słuchajcie, mamy w wersji elektronicznej, w wersji takiej książkowej, przedstawienie zdjęć, wspomnień jest coś, czymś niesamowitym i przepięknym prezentem. Polecam. Zapomniałam Wam jeszcze powiedzieć, że jest rabat na fotoalbum z tej firmy, minus 47 chyba procent, więc prawie połowa. Zerknijcie sobie w opis, tam będzie wszystko dokładnie omówione. A co możemy sprawić facetom? To już w zależności od tego, kim oni są, czy są sportowcami, czy są, słuchajcie, romantyczni, czy są bardziej osobami praktycznymi, to już musicie wyznać swoich partnerów, bądź ojców, dziadków, ale myślę, że każdemu przyda się sweter, obojętnie czy jest jakimś fanem mody, czy nie, porządny sweter, to po prostu wyjście idealne dla faceta, bo nie musi chodzić po sklepach przynajmniej. Ja polecam Wam w stronę American Outlet, tam zawsze taniej dostanę
markowe rzeczy. Zobaczcie, taki. O, piękny jest ten sweterek. Taki błękitny. Jest taki. Taki bardziej morski, w serek. O. I trzeci, z Tomiego, tym razem. Czerwony, bardzo fajny kolor, taki w ogóle świąteczny. Tutaj w serek też wycięty dekolt, więc można na przykład zrobić sobie kołnierzyk biały, więc będzie taki mega, mega elegancki ten sweter. Świetna jakość tych ubrań, więc polecam Wam zerknąć na stronę American Outlet, zapoznać się z rabatami, bo wiecie, to jest outlet, więc możecie tam taniej ubrania dostać, także polecam. I te swetry ja już mam na prezent dla części męskiej. Kolejne, niby banalne rozwiązanie, ale myślę, że to co roku cieszy. Biżuteria, zegarki, dodatki. Polecam Wam te z Daniela, cały rok zresztą Wam je polecam, więc dlaczego teraz miałabym tego nie zrobić. Teraz są też takie zestawy prezentowe w pięknych, dużych boksach. I ja zamówiłam jeden męski, a drugi damski. Pięknie zapakowane, więc już macie znowu gotowca. Macie również rabat na dole, minus 15% na hasło Dewualicja, także polecam skorzystać ze zniżki, zawsze to troszkę mniej pieniążków. Są pięknie wykonane, różne wzory, możecie paski sobie wymieniać, a w tych zestawach prezentowych jest o tyle fajnie, że macie na przykład dodaną jeszcze bransoletkę bądź pasek na wymianę. Ja też tak sobie zamówiłam. Większość facetów i kobiet lubi zegarki, lubi biżuterię, więc myślę, że taki prezent będzie po prostu strzałem w dziesiątkę. Kolejny prezent, zarówno dla niej, jak i dla niego, to mogą być prezenty personalizowane. I takie nawet rodzinne, bo te fotoalbumy chociażby, które Wam pokazywałam, no to właśnie taki wydźwięk mają, że możemy je rodzinnie podarować, na przykład małżeństwu. I mam Wam do pokazania przecudowne, przepiękne bombki z firmy Ach Paper albo Ach Paper, nigdy szczerze mówiąc nie wiem, jak się ich czyta. I firma pochodzi z Poznania i robi takie cuda, patrzcie. W tym roku zamówiłam bombki białe z takim złotym napisem, ale oczywiście możecie wybrać jakie chcecie. Mogą być to srebrne napisy, mogą być tu imiona, mogą być napisy świąteczne. Możecie wybierać jakie wstążeczki kolor będą miały, więc wszystko należy do Waszej inwencji. Wykonanie jest po prostu, no brak mi słów. Jest fantastyczne, nic, nie można się w ogóle tutaj do niczego doczepić. No i w ofercie tej firmy również są różne urodzinowe gadżety, więc polecam Wam ogólnie tą stronkę. A w zeszłym roku zamawiałam sobie bombki takie przezroczyste, zobaczcie. I z środku one mają taki miałki jakby brokacik i w tym roku one też są w ofercie. Troszkę inaczej wyglądają, w środku mają te napisy, a ja akurat tutaj mam literka na zewnątrz, ale no one są po prostu piękne i myślę, że to jest taki bardzo ładnie zapakowany prezent z bombkami, to też jest coś fajnego. Nigdy nie za wiele, a takich porządnych i wyjątkowych to tym bardziej. Ja polecam Wam kubki ze Starbucksa. Co roku je kupię, sama sobie kupiłam ten kubek na święta, więc to jest dla mnie taki prezent. Ale myślę, że facet też można, słuchajcie, mu kupić na przykład, chciałam powiedzieć termos, nie, kubek termiczny. I na przykład kubek i taki zestaw z herbatą, z kawą. To też będzie dobry prezent dla faceta oraz dla niej również. Kubek. Kubek zawsze jest dobry na każdą okazję i na okres świąteczny tym bardziej, bo kiedy zimno, to my pijemy właśnie rozgrzewające herbatki w klimaty świąteczne, to może być świąteczny kubek, to może być kubek z motywem normalnym, takim całorocznym, także to już zależy od Was. A ja polecam Wam te ze Starbucksa, mam ich kilka i są solidne i świetnie wykonane. Na pewno się przepłaca za firmę, natomiast designy mi się bardzo podobają, polecam. Miałam przecież akcesoriów takich biżuteryjnych, zazwyczaj bardzo cieszą również dodatki, takie ciepłe dodatki w postaci czapki, na przykład szalika. I tutaj, słuchajcie, pokazuję Wam zupełnie przypadkowo tą firmę, ponieważ dostałam ostatnio paczkę PR-ową, miło się zaskoczyłam, z taką piękną czapką, ale ona jest tak dobrze wykonana, powiem Wam, tutaj jest fajny polarek, bordowa. I ona to jest firma, nie wiem jak to przeczytać, bo szczerze mówiąc to jest firma włoska,
Jam, jam. Nie będę tutaj robić kretyna z siebie, więc po prostu Wam pokażę. Ale naprawdę świetna marka. Świetna gatunkowo. I tutaj jeszcze taki szalik mi wysłali, zobaczcie. Nie jest moim celem to, żebyście kupowały akurat z tej firmy ten zestaw, ale no, dla zainteresowanych po prostu mówię, że jest naprawdę dobrze wykonany i fajny. Jestem zadowolona z niego. Póki co tylko nie nosiłam, jak widzicie, z metkami, ale jak go założyłam, to naprawdę czuć nawet w rękach, że ta jakość jest świetna. Ale chodzi mi ogólnie o zainspirowanie Was, żeby po prostu kupić zestaw, taki czapka, szalik, rękawiczki na przykład. To też jest świetny prezent. Też takie prezenty są bardzo wskazane w okresie świątecznym. Na przykład do tego jeszcze dokupić jakiś ciepły sweter, jakieś winko i myślę, że ten prezent to też już jest całkiem fajny. Mówiłam o facetach, że najlepiej im kupić jakieś ubrania, wiecie, skarpetki, majtki, swetry, czy jakieś właśnie gadżety i typowo pod zainteresowania kierować, czyli na przykład jeżeli gościu lubi grać, to grę. Jeżeli jest sportowcem, to jakieś gadżety na przykład do roweru, do biegania itd., itd. Natomiast my kobiety jesteśmy tak skonstruowane, że nas najczęściej cieszą albo kosmetyki, albo właśnie ciuchy. I tutaj na przykład mam Wam do pokazania sweter fenomenalny. Ostatnio sama go sobie kupiłam w Top Secret. Mega ciepły, mega fajny, długi, taki oversize'owy trochę. Myślę, że taki sweter. I zobaczcie, razem ze świeczką, też ją sobie sama kupiłam. A co tam? Na Mikołaja sobie kupiłam, o! Świeczka z Janki, taki zestaw, taki ciepły sweter plus świeca, umilacze totalne, zimowe. To są dobre prezenty. Oczywiście jakieś droższe prezenty z perfumerii, jakieś prezenty zestawów, kolorówki na przykład. To też myślę ucieszy niejedną kobietę. I ja mogę Wam polecić z takich kosmetyków, które ostatnio mi się sprawdziły. Na przykład tą paletę z Naked najnowszą, bądź paletkę limitowaną świąteczną z Diora. Koniecznie zajrzyjcie, póki ona jeszcze jest, bo naprawdę jest przepiękna. No i wiecie, no, to wszystko jest designem, to wszystko ładnie wygląda, więc myślę, że raz na rok można sprawić swojej kobiecie, bądź mamie, bądź innej ważnej osobie, przyjaciółce taki prezent. I to naprawdę cieszy oko i będzie służyć przez cały rok. Teraz są jeszcze te limitowanki, takie ust schudy z dwoma błyszczykami i konturówką. Myślę, że taki prezent to też jako dodatek, bądź jako główny prezent nie pogardzi żadna kobieta. Tutaj jeszcze, słuchajcie, mam na przykład puder z Guerlain. Zobaczcie, on też wygląda jak sam w sobie, jako prezent. Więc można porobić takie zestawy kosmetyczne, coś lepszego. Ja mam za założenie, że lepiej czasami jeden drobiazg, ale porządny i to naprawdę cieszy. Okej, kończmy ten filmik, ale zanim go skończę, to chciałabym jeszcze to wszystko podsumować. To są luźne propozycje. Prezentów można robić naprawdę wiele, kreatywnych, mniej kreatywnych, w zależności od tego, co kto oczekuje. Są kobiety, które lubią dostać po prostu jeden, nie wiem, pierścionek z Tousa i, nic, i jakieś tam kartki ich nie interesują, jakieś kreatywne, nie wiem, słoiczki z pierniczkami ich denerwują i one jakby nie chcą takich prezentów, to już Wy musicie wiedzieć i znać osoby, którym ten prezent zrobicie. Natomiast, no mówię, w zależności od Waszego budżetu, to myślę, że można pokombinować. Jeżeli chodzi o facetów, to jeszcze raz powiem, musicie znać ich dobrze, ale myślę, że zawsze sweter, dobre wino, jakieś płyta dobra, czy właśnie prezenty takie słodyczowe są również po prostu dobre rozwiązania, one się zawsze sprawdzają. Także tutaj bym poszła w tą stronę, czy na przykład perfumy, o, myślę, że facet perfum to zawsze używa, więc można kupić. A jeżeli chodzi o kobiety, to widzicie, jak szerokie spektrum, zarówno od gadżetów jakichś kubkowych, po kosmetyczne i co jeszcze, po właśnie jakieś fotoalbumy, po pielęgnację włosów. Tego jest mnóstwo i naprawdę można by było nagrać filmik godzinny, co nie ma sensu. Także napiszcie swoje propozycje, bo jestem też bardzo ciekawa. Co Wy w tym roku robicie swoim bliskim, jakie prezenty, może też się jeszcze zainspiruję. Mam nadzieję, że tym filmikiem Wam również pomogłam. Buziaczki. Do następnych filmów świątecznych.